naszego gościa, Bożenkę Kowalkowską. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać w to listopadowe popołudnie i porozmawiać tak naprawdę o życiu, a właściwie o wykorzystywaniu czasu, który na planecie Ziemia został nam tak naprawdę dany i jest ograniczony. Naszym celem tak naprawdę jest wykorzystanie go najlepiej, jak potrafimy. Ale nie zawsze też nam to wychodzi i tutaj potrzebna jest dobra organizacja i planowanie. Dlatego stąd nasz gość, Bożena Kowalkowska, i oddaję jej głos. Proszę bardzo. Cześć, dzień dobry. Jak pewnie wszyscy wiecie, nazywam się Bożena Kowalkowska. Niektórzy znają mnie od dzieciństwa, no bo jestem lubawianką, jestem związana z Lubawą, cała moja rodzina tutaj tak naprawdę mieszka i często tutaj bywam, mam stąd wiele takich cennych znajomości, które nadal utrzymuję, nawet jeżeli one się już gdzieś tam poza Lubawą. No i nie będę ukrywała, że jest to dla mnie ogromny stres i że w piątek nawet wysłałam Kamili wiadomość, że może odwołamy. Miałam dużo takich wystąpień, ale nigdy nie miałam takiego stresu. Pewnie jest to związane po prostu właśnie z tym środowiskiem, z tym, że tutaj większość z Państwa znam. Tak, wpadłam na taki głupi pomysł, że zamiast klasycznego spotkania autorskiego, ja po prostu poprowadzę taki wykład. Oczywiście staram się go trochę okroić i przygotować jakby na miarę tegoż tutaj czasu i też sposobu życia, czy też stylu życia, który tutaj jest raczej taki preferowany, tak, żeby nie uprawiać jakiejś bufonady i nie mówić o rzeczach, które są zupełnie nieprzystające do tych warunków, bo je bardzo dobrze znam. Stąd się wywodzę, tak? No więc kontynuując ten szalony pomysł, przygotowałam taką prezentację, w której będę opowiadała o tym, jak ten czas można sobie zorganizować. Starałam się ją tak obliczyć na godzinę, ale bywa tak, że mówię szybciej, bywa tak, że mówię wolniej, ale jestem też bardzo otwarta na pytania publiczności, to znaczy, jeżeli coś byłoby niejasne, albo coś by Państwa zainteresowało, to śmiało można podnosić rękę. Ja w ogóle lubię takie przeszkadzajki. No tak, aha, może ja powinnam powiedzieć, że no tak, jestem lubawianką, skończyłam filologię polską, i to, o czym będę opowiadała, to jest tak naprawdę dla mnie i stara, i nowa rzecz. Stara w tym sensie, że całe swoje życie zawodowe zajmowałam się organizowaniem i albo pracowałam dla różnych wydawnictw, albo dla magazynów, albo dla jeszcze innych firm, którym próbowałam pomóc zorganizować tak ogólnie pracę, lub też prowadziłam zespół. No, a potem oczywiście zaliczyłam jakiś kryzys, głównie emocjonalny, i doszłam do wniosku, że mogłabym się zająć opowiadaniem o tym kryzysie i o tym tak naprawdę, jak z niego wyszłam. No i skończyłam jako taki nie wiadomo kto, bo nie jestem ani wykładowcą, wykładowczynią, tak? Ani szkoleniowcem, ani nie jestem psychologiem, ani coachem. Mało tego, celowo nie przeczytałam żadnej z tych z literatury, która jest poświęcona temu tematowi, więc trochę taki samouk, który dostał kiedyś w kość i spróbował zrobić z tego jakiś użytek i teraz trochę o tym opowiada, więc przepraszam, jeżeli będę się zwracała do Państwa na ty, tak jest mi po prostu wygodniej i myślę, że będzie łatwiej, jeżeli te formy nie będą tutaj dominować. Także mam nadzieję, że to idzie, sprawdziłam różne rzeczy. O, idzie. No więc miałam przyjemność też tutaj dzięki Anecie Nowakowskiej być pierwszy raz po 26 latach w swojej podstawówce i tam spotkać się z klasami 4 i 5 na takiej krótkiej takiej pogadance związanej z czasem. I tym biednym dzieciom też zadałam takie pytanie, które zawsze zadaję na początku takiego spotkania, czyli na co w swojej codzienności potrzebujesz najwięcej czasu? No, bierze się to stąd, że ja kiedyś błędnie założyłam, że zawsze się chce tego samego i w ogóle nie brałam pod uwagę, że co roku ta sytuacja może się zmieniać i te potrzeby też się w związku z tym mogą zmieniać i zupełnie nie brałam pod uwagę, że jako młoda dziewczyna będę generalnie potrzebowała czasu, żeby więcej robić pieniędzy, żeby chodzić na imprezy i tak dalej.
I zupełnie nie przyszło mi do głowy, że jako już mama będę chciała jednak więcej czasu poświęcać dzieciom. A teraz na przykład w tej swojej obecnej sytuacji, na przykład na budowanie swojej marki. Znaczy opowiadam o tym, jak mi się to zmieniało, ale to jest takie pytanie, od którego zawsze zaczynam, bo okazuje się, że wiele razy pomagam komuś w tym odzyskaniu czasu i ten ktoś zyskuje te wolne popołudnia czy wolne weekendy i potem przychodzi do mnie z takim poczuciem rozczarowania, że no i co teraz? Już się wyspałem, już posprzątałem, już zrobiłem to, już zrobiłem tamto i teraz generalnie taka trochę nuda. Jednak jak była ta robota tak po pachy, to było ciekawiej. No właśnie, no bo jak się bardzo dużo pracowało, no to generalnie nie było trochę czasu na zawiązywanie jakiejś relacji. Nie było trochę czasu na rozwijanie jakiejś pasji i potem człowiek wpada w taką trochę pustkę. No bo ma ten czas i generalnie trochę nie wiadomo, co z nim zrobić. Więc ja lubię od tego pytania zacząć, bo temu ma służyć tak naprawdę całe to spotkanie, czyli do takiego dojścia, do własnego wniosku, no po co mi ten czas i co ja z nim zrobię, jak już go odzyskam. Mam nawet taką aktualną sytuację związana z czasem, na co go tak naprawdę potrzebujesz. Ja w tej chwili na rozwój, 5 lat temu na to, żeby odebrać dzieci z przedszkola i dać im zupę, którą sama ugotowałam, więc no to są różne historie. No i teraz bardzo często mówi się, że tego czasu nie ma i że to na wszystko brakuje, więc ja po prostu praktycznie usiadłam i rozpisałam taki dzień na takie składowe. Po prostu rozpisałam co do godziny taki sztandarowy dzień, próbując zapełnić tak naprawdę, znaczy próbując upchnąć w nim wszystkie takie zagadnienia związane z dobrostanem, tak? Czyli żeby tam był zdrowy sen 8-godzinny, czy też 7,5 godziny, żeby był czas na długie śniadanie, nawet na dojazd do pracy. Tak naprawdę luksusowo tutaj 1,5 godziny założyłam, że praca trwa jednak 8 godzin, nie 16, jak mówił taki jeden. Jest też czas na powrót z pracy, na drobne zakupy, jest czas na obowiązki domowe, nawet na sport, chyba 2 godziny tutaj, lub na samorozwój, czy też spotkanie ze znajomymi. No generalnie na wszystko zarezerwowałam czas i wyszło mi, że to się wszystko mieści. No i teraz, kto ma taki dzień? Ja nie. Jak znacie kogoś takiego, to śmiało ręka do góry, ale nie wierzę w to. To jest bardzo dużo, jest generalnie super. No a czasami wiem, jak jest, mija weekend i w poniedziałek człowiek jest tak naprawdę jak wypluta guma i jakby w zasadzie mógł się zaczynać od początku. No, takich kluczowych pytań, które musiałam sobie zadać, które też zresztą zadawałam dzieciom w podstawówce, to było, czy jesteście skowronkiem, czy są, czy sobą? Ja całe życie byłam przekonana, że sowa ma źle, że ma gorzej, bo długo rano śpi, bo właśnie w pracy będę nieprzytomna, bo będę chciała w nocy dłużej siedzieć, a rano nie będę mogła odespać i tak dalej. To jest wszystko prawda, ale ja też wierzę w to, że jednak te czasy się na tyle zmieniły, że można mieć trochę więcej sprawczości w tym życiu. I ja na przykład całe życie wybierałam sobie takie prace. Oczywiście nie pracowałam nigdy na etat. To też jest jakimś wyborem. No ale ja zawsze wybierałam sobie takie prace, żeby nie zaczynać wcześniej niż o 8, 9, 10. No i teraz jak właśnie wiele osób mnie pyta, o co chodzi w tej organizacji, czy ja tak mam wszystko ładnie w domu poukładane. Teraz śmiech, rodzina śmiech. No to nie. No i ja uważam, że jednak dobra organizacja i dobre planowanie to jest przede wszystkim samoświadomość. I dla mnie to było najważniejsze. Ja nadal walczę z wieloma rzeczami i nadal zdarza mi się coś kompletnie zawalić, nie zdążyć na czas. Ale wydaje mi się, że samo to, że ja wiem, co mogłabym zrobić, żeby to naprawić, albo wiem, jak chciałabym, żeby moje dni czy moje tygodnie się potoczyły, już powodują, że ja mam większą samoświadomość i że ja mogę jakoś nad tym zapanować i odzyskać tą kontrolę nad tym moim słynnym życiem. No więc tak, takim tutaj pięknym zdaniem organizacja to przede wszystkim samoświadomość. Kończę to spotkanie niezmiernie szczęśliwa, rozpulchniając pośladki, bo nie powiedziałam wam tego, mój przyjaciel zawsze, jak mam wystąpienie publiczne, powtarza mi, pamiętaj, wychodzisz, zaciśnij pośladki, bo to odwraca uwagę i nie jest się zestresowanym. I ja tym samym puszczam pośladki.